Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj z cyklu Elitarne Regimenty, słynne regimenty Gwardii Imperialnej, wojenne jastrzębie Harakonu. Harakonari Antelika Regala to jest gromki okrzyk bojowy w Kondar, dominującym dialekcie Harakonu. Wojenne jastrzębie to elitarne regimenty Gwardii Imperialnej, pochodzące ze świata kopca Harakon. Charakterystyczne warunki rodzimej planety sprawiają, że mają doskonałe predyspozycje do osiągnięcia mistrzostwa w akcjach powietrzno-desantowych. W tym celu korzystają ze spowalniaczy grawitacyjnych, czyli napędów wielkości plecaka, które umożliwiają bezpieczne lądowanie nawet z wysokości orbity, a także zawiśnięcie w powietrzu na krótki czas. W odróżnieniu od plecaków skokowych kosmicznych Marines, spowalniacze nie są jednak w stanie unieść żołnierza w górę. Wojenne jastrzębie cechują się większą ilością elitarnych drużyn potomków Tempestus niż regimenty piechoty z innych planet, przez co faworyzują strategię prowadzenia działań taktycznych w mniejszych oddziałach. Planeta Harakon ma słabe pole grawitacyjne. Na powierzchni wznoszą się monumentalne miasta kopce ze strzelistymi iglicami sięgającymi wyższych partii atmosfery. Ludność mówi dialektem niskiego gotyku znanym jako Konrad. Kondar, który mocno różni się w brzmieniu i posiada wiele często powtarzanych przez wojenne jastrzębie sekwencji i aforyzmów wywołujących całkowitą dezorientację obywateli innych światów. Mieszkańcy sterują grawitacyjnymi szybowcami podczas polowań na wielkie węże żyjące poniżej miast, w otulonych mgłą górskich dolinach. Ci ludzie nie znają lęku przed wysokością i przestrzenią, są też ekspertami w przewidywaniu prądów powietrza. Dzięki wielopokoleniowej adaptacji do podobnych zadań wojenne jastrzębie służą Gwardii Imperialnej jako elita desantowa na pole walki wprost z orbity. Liczni generałowie i lordowie zawdzięczają swoje odznaczenia odwadze i doświadczeniu żołnierzy z Harakonu. Jakie są słynne kampanie, w których Harakoni brali udział? Czystka podsektora Kontqual, 812 rok 41 milenium. Obywatele podsektora wierzyli, że udało im się stworzyć raj, wolny od wszechobecnej w całym imperium szpetoty, w którym będą mogli żyć dekadencko i beztrosko. Według ustaleń badaczy było to pod koniec 812 roku 41 milenium, gdy wysoki zarządca poddał się wpływom Mrocznego Księcia. Po zepsuciu dworu skażenie rozprzestrzeniło się po podsektorze, obejmując go w całości. W upływie miesiąca zadanie wymazania piętna herezji powierzono klanowi Raukan z Zakonu Żelaznych Dłoni. Grupę uderzeniową dopełniło wsparcie imperialnej floty, manipuły tytanów z Legio Astorum i regimenty gwardii, wśród których znalazły się dwa bataliony z 32 Kompanii Wojennych Jastrzębi. Marines Żelaznych Dłoni szybko ustalili, że źródła skażenia należało szukać na świecie produkcyjnym Shardenus. Zadanie oczyszczenia stolicy Shardenus Prime przypadło Arvenowi Rautowi, lordowi dowódcy klanu Raukan. Z kolei na szpicy ofensywy Gwardii Imperialnej znalazły się oddziały z Harakonu, które uhonorowano przywilejem zadania heretykom pierwszego ciosu w chwalebnej kampanii. Plan zakładał desant z transporterów szturmowych Walkirie na spowalniaczach grawitacyjnych. Po wylądowaniu w obrębie murów miasta kopca żołnierze mieli sforsować umocnienia i stworzyć wyłom, przez który pozostałe regimenty przeprowadziłyby frontalny atak. Z tej misji wielu miało nie wrócić. Sztab generalny zdecydował się jednak zaufać najlepszym żołnierzom, jakich mógł posłać do walki. Osaczone bataliony Harakonu broniły zajętych odcinków muru, które nieubłaganie kurczyły się pod naporem heretyków. Główny imperialny atak na Shardenus Prime, pomimo śmiałego planu i szybkich postępów, ostatecznie zamienił się w krwawe bagno. Wojenne jastrzębie, w okolicznościach nie dających szans, okazały się wytrwałe i nieustraszone, czym po raz kolejny potwierdziły swój elitarny status. Upadek Meduzy 5, 999 rok, 41 milenium. Świat wydobywczy Meduza 5 w Segmentum Ultima znalazł się wewnątrz szalejącej burzy osnowy, co uczyniło go sceną wielostronnego militarnego konfliktu. Szczęśliwie przed nadejściem kataklizmu udało się przeprowadzić ewakuację cywilnej ludności. Jednak nim sfinalizowano przedsięwzięcie, powierzchnia planety rozgorzała ogniem wojny toczonej między 8 stronami walczącymi w wiecznej wojnie o kontrolę nad galaktyką. 31 Regiment Wojennych Jastrzębi, znany jako Helldivers, wziął udział w olbrzymiej imperialnej ofensywie na świat balansujący na krawędzi całkowitej zagłady. Po desancie na spowalniaczach grawitacyjnych zajęli stanowiska obronne wokół strategicznych lokalizacji rozsianych po całej planecie. Imperialni jeszcze nie wiedzieli, że Tau utworzyli na miejscu łańcuch placówek badawczych, w których pragnęli poznać tajemnice podróży przez Osnowę. 31 Regiment
poprzez serię bitew z wojownikami Kasty Ognia odegrał kluczową rolę w przerwaniu działalności obcych, dzięki czemu znacząco przyczynił się do zwycięstwa Imperium w całej kampanii. Oblężenie Układu Fenris, 999 rok, 41. milenium, wojenne Jastrzębie pomogły drużynom kosmicznych wilków, żelaznych dłoni i Ultramarines w oczyszczeniu wysp Svengard podczas demonicznej inwazji wywołanej przez Magnusa Czerwonego. Bitwa o Extremis 6, 999, 998 regiment u boku dwóch innych desantowych, 352 Elizjańskiego i 142 Serafinów Etarik oraz oddziałów potomków Tempestus udał się na świat Extremis 6, by wywrzeć zemstę za rzeź całej ludności na bandach dzieci Imperatora i bezwstydnej Hałastrze, czyli Legionie Tytanów grających playlisty Slanesha z aparatury audio takich rozmiarów, by posłuchać mogła cała okolica. Na miejscu widziano Lucjusza, a również po raz pierwszy od tysięcy lat według niepotwierdzonych doniesień prymarchę Fulgrima. Wojenne Jastrzębie, i tyle jeśli chodzi o słynne kampanie, teraz Wojenne Jastrzębie, kontynuujemy charakterystykę, Wojenne Jastrzębie zaliczają się do najlepszych regimentów szybkiego reagowania w całej Gwardii Imperialnej. Z powodu skomplikowanego szkolenia koniecznego do opanowania taktyki zrzutów na spowalniaczach grawitacyjnych przy jednoczesnym wsparciu ogniowym transporterów szturmowych Valkyrie i śmigłowców bojowych Vulture, nie są to żołnierze, których można tak po prostu zastąpić. Dlatego też Jastrzębie używają broni i pancerzy wysokiej jakości. Z ludności Harakonu składa się ponadprzeciętna liczba elitarnych oddziałów, kompanii potomków Tempestus i eskadr broni specjalnego przeznaczenia. Włączając się do walki, Jastrzębie zwykle przeprowadzają zrzuty o dużym zagęszczeniu, skoncentrowane wokół głównych celów. Zamiarem jest wprowadzenie na tyłach wroga zamętu wywołanego niespodziewanym atakiem. Ponieważ istotną zaletą regimentów Harakonu jest łatwość w przemieszczaniu się, nie ma w nich miejsca na standardowe imperialne pojazdy opancerzone, nie używają ani transporterów Chimera, ani czołgów Leyman Ras, ani niczego innego zbliżonego budową. Wojenne Jastrzębie często są w stanie przytłoczyć przeciwnika gwałtownym naporem i przejąć cel, jednak bez wsparcia wojsk wyposażonych w ciężki sprzęt i pojazdy nie mogą utrzymywać pozycji przez dłuższy czas. W kampaniach o większej skali regimenty Harakonu najlepiej sprawdzają się, gdy mogą szybko zaatakować, osłabić przeciwnika i dzięki przewadze mobilności wycofać się, by przygotować kolejną zasadzkę. W mniejszych potyczkach, na przykład bezpośredni szturm na wyznaczony cel, wyprowadzają gwałtowne ataki bez dostaw zaopatrzenia, nie tracąc sprawności bojowej w okresie do kilku tygodni. Jak wygląda wyposażenie bojowe? Karabinek laserowy, Wojenne Jastrzębie są uzbrojone w pomniejszoną, uproszczoną wersję karabinu laserowego. Ta broń ma gorszy zasięg strzału i szybkostrzelność, natomiast nadrabia mniejszą wagą, łatwością obsługi, często też składaną kolbą. Z karabinka łatwiej celować, można też strzelać nim jednorącz. 5 komórek zasilania. Nie każdy imperialny świat produkuje pakiety ładunków z możliwością ograniczenia strumienia lasera. Czasem jedynym wyjściem pozostaje korzystanie z komórek zasilania, uwalniających cały zgromadzony ładunek pojedynczym gwałtownym impulsem. Pojemność akumulatora wystarcza na wystrzelenie jednej wiązki lasera, po czym należy przeładować broń. Pistolet automatyczny. Niewielki, lecz efektywny zamiennik standardowego karabinu laserowego, doceniany przez wielu weteranów gwardii. Jest całkiem szybkostrzelny i wystarczająco mocny, by powalić większość wrogów pojedynczą serią. Pancerz karapaksowy. Ten element wyposażenia świadczy o wysokim statusie posiadacza, najczęściej wyższego oficera lub agenta inkwizycji. Pancerz składa się z segmentów odlewanych z lekkich i wytrzymałych materiałów, dlatego może chronić ciało żołnierza w pełni lub według potrzeb. Wojenne Jastrzębie Harakonu wliczają się do elitarnych oddziałów, zatem każdy gwardzista posiada kompletny pancerz karapaksowy z hełmem. Spowalniacz grawitacyjny. Pole emitowane przez wbudowany suspensor częściowo kompensuje działanie grawitacji, dzięki czemu zmniejsza się prędkość opadania użytkownika na powierzchnię planety. Dodatkowo dwie niewielkie dysze umieszczone nad ramionami żołnierza dodają możliwość manewrowania i chwilowego spowalniania lotu. W przeciwieństwie do plecaków skokowych, służących do wznoszenia się w powietrze dzięki sile odrzutu, spowalniacze stworzono jedynie po to, by ułatwić lądowanie z dużej wysokości. Hełm ciśnieniowy typ 5. Wojska desantowe Harakonu noszą stworzone specjalnie dla nich hełmy z wbudowanymi respiratorami i aparaturą dostosowaną do oddychania w warunkach rozrzedzonego tlenu na dużych wysokościach, toksycznej atmosfery planety lub nawet próżni. Mikrokomunikator. Niewielkie urządzenie służące do porozumiewania się na bliskiej odległości
zamknięte w obudowie wielkości koralika. Po włożeniu dopasowuje się do wnętrza ucha, dlatego może być trudne do wykrycia podczas przeszukania. Wizjer wzmacniający. Skomplikowane soczewki przekierowują dodatkowe fale świetlne na siatkówkę oka, co poprawia zdolność widzenia w ciemności. Do tego stopnia, że użytkownik w nocy widzi niemal tak dobrze jak w ciągu dnia. Nóż bojowy. To najbardziej rozpowszechniona wśród wojowników Imperium broń do walki wręcz. 3 granaty odłamkowe, 3 granaty dymne. Wojenne jastrzębie często korzystają z zasłony dymnej. Dzięki niej bezpieczniej przemieszczają się po polu bitwy. Plecak bojowy, wykonany z twardych metalowych kompozytów, wewnątrz mieści nadajnik VOX, sprzęt potrzebny podczas desantu i podstawowe zaopatrzenie, jak na przykład wodę czy racje żywnościowe. Plecaki jastrzębie Harakonu są zaprojektowane do używania w połączeniu z hełmem ciśnieniowym. Nadajnik VOX to przyrząd do komunikacji radiowej na duże odległości, w zasięgu którego znajdują się statki na orbicie. Dzięki niemu porozumiewanie się z przedstawicielami Imperium staje się znacznie prostsze. Zwykle takie urządzenie ma zasięg około 100 km, dostępne są jednak również mocniejsze wersje. Skafander survivalowy. Na planetach o ekstremalnie wrogich warunkach pogodowych koniecznością okazuje się noszenie kombinezonów ochronnych. Nieważne, czy na zewnątrz panuje skrajny mróz czy upał, skafander utrzymuje wewnątrz stabilną temperaturę i poziom nawodnienia, doskonale izolując od otoczenia. Różnica pomiędzy ciepłem ciała a środowiska napędza termoelektryczne zasilanie wewnętrznych systemów. Ponadto kombinezon odzyskuje czystą wodę pitną z potu. Choć nie będzie w stanie wiecznie chronić użytkownika, podtrzyma życie w sytuacji awaryjnej, gdy dotarcie z pomocą zajmie dłuższy czas. Mundur, racje żywnościowe na 4 tygodnie, śpiwór, podstawowe środki higieny, czyli chyba nic. Lampa akumulatorowa, nieśmiertelnik i oczywiście pokrzepiający skrypt imperialnego piechura. Każdy wojenny jastrząb zawsze ma przy sobie kopię, w razie jakby zabrakło papieru toaletowego. Jakie są znane regimenty wojennych jastrzębi Harakonu? 31. Regiment Helldivers uczestniczył w szeroko zakrojonej operacji wielu rodzajów wojsk przeciw wrogom ludzkości podczas upadku Meduzy 5 w 999. Na tym świecie kopalnym stawili czoła obcym z rasy Tau. 32. Regiment w czasie czystki podsektora Kontqual, dwa bataliony 32. Rozmieszczono na planecie Shardenus, aby wsparły imperialną kampanię. Uhonorowano ich przywilejem poprowadzenia gwardii do szturmu na planetarną stolicę Shardenus Prime. Nadchodzącej bitwy żaden z nich nie przeżył. No świetnie uhonorowali. 51. Regiment. Jego żołnierze byli obecni podczas oblężenia Układu Fenris w 999. 41. milenium, walcząc na opanowanym przez demony księżycu Svelgard. 73. Regiment. W następstwie tragicznego najazdu na Castor El Novem w 992 roku 41. milenium ocalonych ze 181. Elizjańskiego przyłączono do 73. Jastrzębi. Później wskutek nacisków Adeptus Ministerum regiment udał się na świat Sanktuarium Magdalen 9 w sektorze Forsar. Pozbawiony wsparcia, został całkowicie zniszczony przez Łagaragaka. 998. Regiment. Jego żołnierze walczyli ze zdrajcami z Legionu Dzieci Imperatora na planecie Extremis 6. Jacy są znani gwardziści z wojennych jastrzębi? Pułkownik Iris Aikino. Był zapalonym wojownikiem noszącym długie czerwone włosy upięte w dredy poniżej hełmu ciśnieniowego. Dowodził 32. Regimentem Wojennych Jastrzębi, a podczas czystki w podsektorze Kontqual osobiście poprowadził atak na miasto Shardenus Prime. Jako pierwszy żołnierz Imperium przekroczył wyłom w potężnych umocnieniach fortecy, lecz walcząc z broniącymi się heretykami wkrótce poniósł śmierć. Tyle jeśli chodzi o Wojenny Jastrzębie Harakonu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.